Miłość, szacunek, partnerstwo, wspólne pasje. Wydaje Wam się, że to wszystko jest gwarancją powodzenia w małżeństwie? Nic bardziej mylnego. Do tego dochodzi jeszcze magia, czary i przesądy ślubne. O nich właśnie dziś porozmawiamy. Pamiętajcie, że w sprzedaży są już moje e-booki z serii Planowanie ślubu i wesela. Zacznijcie z nimi ślubne przygotowania jeszcze dziś. Kiedyś mój mąż mi powiedział: kupię Ci w życiu wszystko, co będziesz chciała, ale nigdy w życiu nie kupię Ci żadnych butów, bo odejdziesz, a jesteś dla mnie zbyt cenna. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żebyś Ty odeszła. A ja sobie myślałam, Boże, taki morco nie będzie mi butów kupować, to ja nie wiem, czego w ogóle chcę. Z butami jest masa przesądów. Pierwszy jest taki, że but do ślubu dla panny młodej powinien zakupić pan młody. I teraz jak sobie myślę o tym przesądzie, to okazuje się, że u mnie tak nawet było. A wcześniej sobie nawet z tego nie zdawałam sprawy. Kolejny przesąd jest taki, że w dniu ślubu panna młoda powinna włożyć pieniążki do buta, bo to jest gwarancją bogactwa. Od momentu zakupu butów do chwili ślubu buty powinny być wystawione przez Was na parapet i tam powinny oczekiwać na ślub. No, czyli w sumie jak buty są białe, to po jakimś czasie mogą się nieco przybrudzić, no bo wiadomo, na parapecie to może dotrwać i kot przebiegnie, zrzuci je na dół, w błotku się utopią, słoneczko przyświeci, zmieni barwę. Ale to wszystko nie ma znaczenia, bo te buty na parapecie gwarantują Wam szczęście, absolutne. Więc może lepiej mieć brudne buty, a być szczęśliwym w związku? Przede wszystkim szczęście zapewnia nam literka R w miesiącu, czyli możecie wybierać sobie czerwiec, wrzesień, ale nie tylko. Okazuje się, że najszczęśliwsze są pary, które pobiorą się w okresie bożonarodzeniowym, wielkanocnym i karnawale. Nie należy natomiast zawierać związku małżeńskiego 1 kwietnia, no bo prymat list, podobno w maju, w listopadzie, w adwencie i w poście. Na ślub najlepiej wybrać odpowiedni dzień, czyli sobotę. Nie polecany jest jednak poniedziałek, bo nie warto od poniedziałku zaczynać, ani też nie powinniście brać ślubu w piątek, bo to zły początek. O Waszym szczęściu zadecyduje również podobno Wasze nastawienie przed ślubem. Czyli jeżeli przed ślubem jesteście nieco podłamane i płaczliwe, to bardzo dobrze, to oznacza, że po ślubie łez i załamań nie będzie. Natomiast jeżeli przed weselem jesteście zadowolone, uśmiechnięte i szczęśliwe, to po ślubie będzie dokładnie odwrotnie. Chociaż u mnie to się w ogóle nie sprawdziło. Ja się chichrałam i przed ślubem, i po ślubie nic się nie zmieniło. Dalej się chichram. Podobno udane życie w małżeństwie zależy również od ptaszka. Gołąb i sroka wypatrzone przed ślubem przyniosą Wam szczęście. Natomiast jeśli zobaczycie wronę lub kruka, masakra. Ważną rolę w przesądach pełnią również obrączki. Zacznijmy od tego, jak one wyglądają. Jeżeli wybierzecie takie, które mają zatopiony diament, to ten diament symbolizuje bogactwo, szczęście i powodzenie, ale z drugiej strony również wskazuje na to, że dominującą osobą w Waszym związku jest mężczyzna. I to właśnie mężczyzna powinien za obrączki zapłacić, czy jakiś plusik, i powinien te obrączki odebrać. Kobieta może być tylko w momencie wybierania i mierzenia obrączek u jubilera, a później nie powinna już mieć kontaktu z obrączkami. Co więcej, Waszych obrączek nie powinien nikt oprócz Was przymierzać i Wy również nie powinniście do nich zaglądać aż do momentu ślubu i wymiany obrączkami w kościele. Nie bez znaczenia jest fakt, jeżeli obrączka Wam upadnie. To może oznaczać stratę współmałżonka. Można się odratować z tej sytuacji, słuchajcie, czyli teraz szybko zapobiegamy śmierci. Jeżeli tę obrączkę podniesie ministrant, to przeżyjecie. To jest hit, nie? Życie ocali Wam jedynie ministrant. Nie
Nie bez znaczenia jest również to, co posiadamy przy sobie podczas ceremonii. Zacznijmy od panny młodej, bo ona musi mieć przy sobie całkiem sporo rzeczy. Po pierwsze, ma coś białego, symbol czystości. Coś niebieskiego, zapewnia potomstwo i wierność małżonka. Coś używanego na lojalność najbliższych. Coś pożyczonego to sympatia i dobre stosunki z nową rodziną. Coś nowego jest gwarancją bogactwa i dostatku, ale żeby mieć pewność, że tego bogactwa nigdy nie zabraknie, to jeszcze w szwie sukni powinien być zaszyty kryształek cukru, odrobinka chleba, taki okruszeczek, a w bucie pieniążek. Podczas ślubu panna młoda nie powinna mieć na sobie nic różowego, czyli okazuje się, że róż jest B, gdyż najprawdopodobniej mąż cię zdradzi. Mężczyźni mają łatwiej, muszą mieć przy sobie tylko jedną rzecz – pieniądze. Przed nami ważny temat, czyli transport. Po pierwsze, jak jedziecie do kościoła, to nie możecie zawrócić. Absolutnie, nawet jeżeli czegoś zapomnieliście z domu, to niech ktoś to dowiezie, ktoś się wróci, ale Wy jedziecie prosto do kościoła. I kolejna rzecz. Kiedy wracacie z kościoła, to nigdy tą samą drogą, którą przyjechaliście, należy zmylić złe duchy, żeby nieszczęścia nie było, żeby zbłądziło. Teraz milion rzeczy, które dzieją się w kościele i okazuje się, że one wszystkie mają znaczenie. Rozpoczynając od tego, którą nogą przekroczymy jego próg. Którą? Oczywiście, że prawą. Całą drogę od wejścia do ołtarza powinnyśmy przejść uśmiechnięte, bo właśnie potem z uśmiechem będziemy szły przez całe życie. Jeżeli po drodze się potkniecie, nic strasznego, co najwyżej Wasza druhna wyjdzie za mąż. Nigdy w kościele nie należy odwracać się i poprawiać sobie welon. Od tego jest druhna. Jeżeli będziecie się odwracać, jest to znak tego, że nie jesteście pewne tego małżeństwa i najprawdopodobniej wychodzicie za nieodpowiedniego człowieka. Ważne jest również to, jak w kościele podczas Waszej ceremonii zaślubin płoną świece. Jeżeli płomień jest równy, to spokojnie, wszystko jest dobrze, szczęście zagwarantowane. Jeżeli natomiast te świece, wiecie, ten ogień tak miga, to bardzo źle wróży, bo to oznacza, że będzie w Waszym małżeństwie bardzo dużo kłótni. Jeżeli któryś z Was pomyli się podczas przysięgi, to nic strasznego, bo to jest gwarancją szczęścia. I my tak mieliśmy w kościele, mój mąż się pomylił. Ha! Także jest dobrze, sprawdziłam to na własnej skórze, ten przesąd jest cool. I musicie, dziewczyny, zadbać o jedno. Na koniec Wasz mąż już wtedy musi na Waszych ustach złożyć gorący pocałunek, bo on jest symbolem wierności. Dziewczyny, jeśli chcecie zapewnić sobie to, że to właśnie Wy będziecie rządziły w małżeństwie, to mamy na to kilka, nawet dokładnie trzy triki, czyli przesądy. Po pierwsze, w momencie, kiedy ksiądz obwiązuje Wasze dłonie stułą, to Wasza dłoń musi być na wierzchu. Po drugie, po zakończonej ceremonii nie możecie dać się pociągnąć swojemu małżonkowi w jego stronę, tylko bierzecie go i wychodzicie przez Wasze jakby prawe ramię. Tędy idziemy. Stary za mną. I ostatnia rzecz, jakbyście nie były pewne, czy to się udało, to możecie zawsze podczas ceremonii but narzeczonego przykryć rąbkiem swojej sukni ślubnej. Macie pewność, że będzie pod pantoflem. Oh no! Słuchajcie, jeżeli skorzystacie z tych wszystkich przesądów, to już macie totalną gwarancję szczęścia, powodzenia, bogactwa, akceptacji drugiej strony rodziny. Jest wszystko super. Teraz czas zapewnić sobie dobre życie seksualne. Jest to ekstremalnie łatwe do zrobienia. Po pierwsze, podczas nocy poślubnej do łóżka pierwsza wchodzi panna młoda. Po drugie, pan młody musi dębami ściągnąć Wam z nogi podwiązkę. Jak Was naprawdę kocha, to już nic nie musicie robić, już skończył. Dobrze. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać i trzeba pamiętać o tym dokładnie rok po ślubie, to to, żeby spalić swój bukiet ślubny. Dokładnie w rocznicę. Czyli jeżeli udało Wam się w jakiś sposób przechować te kwiaty, ale chciałam zaznaczyć, że nie można ich ususzyć, to po roku je palicie. Bo jak je ususzycie, to jest w ogóle już martwica zwrot. Sucho, nic się tam nie dzieje. Moje drogie, powiem Wam, że opowiadając o tych przesądach,
których mam wrażenie, że jeszcze nawet połowy nie wymieniłam, pozostaje nam tylko jedno. Tak na koniec. Wsiąść na miotłę i odlecieć. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za 2 tygodnie.